W dzisiejszym odcinku przed wami losowy Spider-Man Challenge. Tutaj możecie zobaczyć, który Spider-Man odpowiada której klasie broni i to jakiego skina nam dobierze, takich przedmiotów będziemy mogli używać. Aby zaliczyć ten challenge, będę musiał wygrać dwukrotnie. Czy mi się uda? Oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie o kodzie Rafa to ja i wbijajcie na mapę Red vs Blue. A więc sprawdźmy, co mamy i wygląda na to, że jako pierwszy mam fioletowe przedmioty. I tutaj się teraz muszę dobrze zastanowić, gdzie ja takie fioletowe przedmioty mogę znaleźć. I chyba najlepsze, co by było, to lecieć na statek. Ponieważ to właśnie tam bodajże mamy 5 skrzyń, w których być może nam coś wyleci. Chociaż pomysł na to wszystko mam jeszcze jeden, ponieważ od razu możemy coś zakupić od NPC-ta. Na razie jedyne, gdzie udało mi się dolecieć, to jest tutaj. I być może znajdę w sumie coś na starcie, więc być może obędzie się bez tego, żebym tam coś kupował. Zobaczmy. No niestety, ale nie. Zejdźmy sobie tutaj na... Ty, dobra. Dobrze, że miałem ten... O, mamy plecak. Jest super już na początek. Wejdźmy sobie tutaj do tego. Być może jakaś pompa tutaj Cerbera fioletowa. O, dwa plecaki. Okej, no ale fioletowe rzeczy wylatują, no nie? Pozbierajmy trochę maców, bo nie wiem, czy na tej stacji tutaj kogoś nie będzie. A tutaj mamy shotguna. Tylko pytanie, czy ktoś tutaj przyleciał. Wygląda na to, że nie. Okej, kupmy sobie od niego fioletową pompę i wydaje mi się, że z podstawowych rzeczy mamy wszystko. No, w sumie trochę maców, jakbyśmy zabrali, to by było mega. I coś do leczenia jeszcze. Okej, zabierzmy sobie ten samochód i przejedźmy się w inne miejsce, dlatego, że muszę pomyśleć, skąd mogę mieć jeszcze jakieś fioletowe przedmioty. I w sumie możemy jechać na tamte skrzynie, bo być może tam właśnie coś będzie. Okej, mamy tutaj kogoś, dobra. Dobra, wysiadaj, Rafa, gdzie on? Dobra, mamy go. Wow. Nie wiedziałem przez chwilę, co się dzieje. Ważne, że mam tą pompę na początek. Jeszcze brakuje mi auga i będę zadowolony. Ej, tutaj ktoś jest. Chyba tu... Okej, dobra, leży, mamy go, tylko nie ma nic znowu fajnego dla mnie. Pytanie, gdzie są jeszcze tutaj te skrzynie? Tam się ktoś klepie. Okej, kogoś tutaj mamy, musimy się podbudować. Dobra, mamy go. Opowiem wam, że nie wygląda to ciekawie, bo nie mam tego, co powinienem mieć. Ej, muszę tego gościa tutaj zajść od boku. On się tam wybudował. Ile tu jest ludzi? Co jest grane? Tutaj mamy jakiegoś ziomka. No musimy na niego uważać, tak szczerze. Jeden jeszcze tam przejdzie. Co się tu w ogóle dzieje? Najgorsze jest to, co mówię. Ja nie mam nic fioletowego, jeśli chodzi o strzelanie. W sensie mam pompę, ale to nie jest jakaś tutaj świetna ta pompa. 45. Dobra, mamy go. Ej. Zabierzmy sobie to. Jeszcze ktoś tutaj chodzi, muszę uważać. Ale ten gościu normalnie miał chyba zero pingu, nie? Okej, zabieramy sobie to wszystko. Czy tarcza mi się przyda fioletowa? Szczerze, tarcza by mogła być dobra, no nie? Więc nie wiem, czy taki tarczy tutaj sobie nie zabierzemy. Chociaż na razie to nam niech wystarczy. Ja proponuję wyjść sobie tu na razie na górę i sprawdzić, gdzie ci goście są, bo oni tutaj, naprawdę by było pełno gości. Jeszcze ten ziomek stąd. Dobra, wsiądźmy sobie tutaj do samochodu i lecimy szukać jakiegoś fioletowego auga. Ja tutaj muszę trochę odpuścić, bo tutaj naprawdę było, no nie wiem. Trzy osoby były. Jedna zginęła, druga zginęła, ale jeszcze gdzieś tam trzecia kampi. Więc przejdziemy sobie teraz na wojownicze włości. Tylko pytanie brzmi, czy tam się porespiły te skrzynki, na które liczę. Dobra, ej, są skrzynie. Nikogo tutaj nie było, więc bardzo dobrze. Poproszę o fioletowego auga. Bardzo proszę. No niestety. Okej, wjeżdżamy tu do środka, wchodzimy. Sprawdźcie, co jest z tej skrzyni. Czy tutaj coś jest? No oczywiście, że nie ma. Mamy fioletowe kulki, ale one nam się nie przydadzą. Sprawdźmy tutaj. Okej, dobra, te SMG-ki będą lepsze. Chociaż nie wiem do końca, czy one są tak naprawdę lepsze. Dajcie wyznaka w komentarzu, czy to jest lepsze, czy też nie. I naprawdę jedyne, czego mi brakuje, to tego auga. Okej, wydaje mi się, że ten loot, który tutaj mamy, jest już w porządku. Ale mimo wszystko będę tutaj na tego auga patrzeć. I jeszcze sprawdzę tą lokację, ponieważ tutaj na pewno ten ziomek przyleciał. Tylko w sumie nie wiem w końcu, czy on zginął, czy nie. No i co, poszukajmy sobie tutaj kogoś jeszcze. Nie wiem, czy ktoś może jechać przy strefie. O, tu jest samochód, tu ktoś może być, bo ktoś na pewno nim przejeżdżał. Tylko pytanie, czy to tym. Dobra, mamy gościa. Okej. I czemu mnie to podwaliło? On jest na dole. Wow. Jakim cudem ja tu dostałem? Wychodzi mi tutaj od drugiej strony. Aha, zabrał mi samochód. No to nieźle. Ale dostał w sumie za 8. Okej, zabierzmy sobie tutaj przedmioty, których nam brakuje. Ja się tak zastanawiam, bo on przyjechał chyba z samochodem. Gdzie ten jego samochód jest? Nie wiem, czy on się tu nie wrócił czasami. Ej, wygląda na to, że on się tam wrócił. Choinka. Aha, mam dwa medale obok siebie. W strefie się ktoś niby klepie. Ale w sumie wiecie co? Może stąd uciekajmy, bo to się może źle skończyć. Tutaj kolejny ziomek sobie zaczyna do mnie strzelać. Wróćmy może jeszcze po tego jednego kaktusa. Okej, uleczeni jesteśmy. Nie, bo mi pula mi odleciała. Co tu się dzieje? I tu wyleciało coś fioletowego, ale to niestety nie jest to, czego nam potrzeba. Oni tutaj będą się prawdopodobnie strzelać, więc spróbujmy to zrobić jeszcze raz. W sensie wejdźmy na trzeciego, ile się uda. Chociaż mamy jeszcze jeden medal na górze mapy. Tylko on chyba jest na wyspie. Oni się w ogóle stąd nie ruszają, co ciekawe. Wyjeżdżam tutaj na górę i wygląda na to, że...
tutaj kogoś ma. No nie, 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 nie. Ja mu oddaję samochód, serio. O, weźmy sobie to. No powiem wam szczerze, to jest ten sam dziomek co wcześniej. Przeładujmy sobie tego auga. Ej, co jest? Ej, to działko cały czas mnie atakuje z automatu. I nie wiem, co się dzieje, to jakby ktoś na trzeciego strzelał. On sobie tam wszystko podmieniał u góry. Dobra, no to czekamy. Szkoda, że wiecie, ja dojeżdżam jednego, a ten jeden mi ucieka, a drugi mnie dojeżdża później. I ten jeden był mocno obity. Tutaj ktoś leci na lotni. Ej, gościu zaczyna przebijać się stąd i prawdopodobnie będzie chciał stąd wyjść. On cały czas tutaj coś kombinuje na dole. 78. Dobra, mamy cię. Sorki. Użyjmy sobie kulki. Przelećmy do strefy. No w sumie mamy wszystko, nie? No jedyne, czego mi brakuje, to żebym miał lekko więcej leczenia. Tak, no to może... Ty, co jest? Co to jest? I sobie zostawię. Ale to było dziwne. Zostawcie łapkę w górę, bo to aż normalnie, no... To było dziwne. Okej, zobaczmy, czy tutaj nikt nie kampi. W sumie na tego jumppada ktoś tutaj może przyjść, więc ja mogę chwilę nawet poczekać. Ej, na pewno mnie tutaj nie widać jakoś? Nie, no chyba nie. Ej, ale to nie jest głupie, to nie jest głupie. Ja tutaj poczekam. Czy ktoś tutaj przyjdzie? Wątpię, ale jak przyjdzie, to będzie miał niezłe zdziwko. Mówię, czy tu skrzynka leży? Ej, będzie tu przechodzić. On tutaj ucieka prawdopodobnie. Nikogo nie ma na plecach? Nie ma. No ten ziomek musi tu wyjść, no musi. Chociaż wyszedł chyba na tą drugą górkę tam. Idzie. Ej, no skąd on wiedział? Skąd on wiedział? Co to ma być? Ej, skąd on wiedział? Przecież nie było mnie widać. Ej, co jest grane? Skąd on wiedział, że ja tam jestem? Powiem wam, że to było lekko dziwne. Tutaj mamy jednego gościa. Tam mamy drugiego gościa. I w sumie dobrze by to było zrobić tak, żeby tutaj na trzeciego z nimi grać. Dobra, przelećmy sobie na górę. Aha, on sobie kucnął i chyba ma misterio. Ty, ja go nie widzę teraz. Czy on tam cały czas jest? Dobra, dostał raz, mamy to. Nie wiem, gdzie ten drugi. O, on ma oznaczanie tamten. No ten drugi akurat chyba mi idzie na plecy. Aha, ten Mysterio ma chyba tę niewidzialność, nie? W sumie strefa jest pode mnie, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Tylko nie wiem, gdzie jest ten Mysterio. Ej, on musi być za tym drzewem chyba. A, on przechodzi tu. 30. No ja jestem pomiędzy nimi, a chciałem tego uniknąć. Ej, a ten drugi przechodzi... wodą. No to wygląda. I to oni się zaraz chyba tam spotkają. Dostał. No, został ten... ten gorszy, w sensie ten... z gorszym medalem. Okej. Dobra, mamy to! Mamy to, mamy to! Pierwsze zwycięstwo jest. A więc widzowie, sprawdźmy, co mamy i wygląda na to, że tym razem mamy niebieskie przedmioty. Więc mój cel jest bardzo prosty, lecimy na tą górkę, no i zobaczymy, co wydarzy się dalej. Pierwszy przedmiot niebieski już mam, jest to SMG-k. Szkoda, że ta pompa nie jest też tutaj dla mnie. Nikt mi tutaj chyba nie spadł, więc jestem w miarę bezpieczny. Zobaczmy tutaj do tej skrzyni, mamy to. Aha, nie ma... O, dobra, jest coś niebieskiego w końcu. Z tego, co wiem, to tutaj na dole jest gościu, więc możemy go podjechać, bo on pewnie nie będzie miał niczego. Dobra, 70. A, tak myślałem, że nie będzie miał nic i tak też się stało. Nie wiem, czy tu nie ma jeszcze jednego, tak szczerze, ale chyba nie. Niestety, ale tu już nic nie ma. Myślałem, że tu cokolwiek jeszcze sobie zlucę. Ktoś się strzela tam u góry. Mam nadzieję, że to nie spadną tutaj na mnie zaraz te ziomki. Mamy trochę maców, mamy trochę wszystkiego. Uleczmy się jeszcze tym. Tam się co jeszcze strzelają. Okej, tutaj jest jakaś ostra bitka. Oni gdzieś tutaj są, tylko ja nie mam shotguna. No będziesz mój, będziesz mój. Siemanko. Zabieramy jedno, drugie. Tylko nie ma nic niebieskiego nadal. Ej, czyżby teraz był problem ze znalezieniem niebieskich rzeczy? Przydałby mi się tylko shotgun. Też na tej górze się tam bije, co ciekawe. Weźmy sobie te kulki. Aha, i teraz ulepszony chest. No to nieźle. Z niego mi nic nie wyleci fajnego. W sensie... fioletowa pompa, no to jest żart. Dalej nie mam pompy, a tutaj może będzie pompa z tego. Patrzcie się, dawaj mi tutaj coś. Aha, nie ma pompy w ogóle. I czy z niebieskimi rzeczami jest większy problem niż z jakimiś złotymi lub fioletowymi? No to chyba wygląda. A i tu jest ktoś w środku. A, tu jest ktoś w środku, musimy uważać. Dobra, 70. 70. Okej, mamy go. Wsiadamy z powrotem. Łożysz ty, ale kościół ma. 70. 120. Masz coś niebieskiego? Aha, złoty. No i co jest? Przeładujmy. Mamy to. Ej, czy ja naprawdę dopiero znalazłem dwie niebieskie rzeczy? Pytanie, gdzie tu jeszcze coś może być niebieskiego? O, i mamy niebieski przedmiot. No i to mi się podoba. Tylko pytanie, co tu zabrać? Czy zabierać kulki, czy sok? Dobra, chyba tak weźmiemy. Albo tak. O, chociaż to wcale nie jest dobry zestaw. Sprawdźmy, czy coś na tej stacji tutaj... No, coś leży. No, ale to nam się nie przyda. Musimy zaraz wymienić furę. O!
Okej, okay, kogoś tam mamy. 68. Okej. Okay. Zobaczmy, co miał. Może miał jakiegoś shotguna tutaj. No niestety, ale nie miał. Ale przecież ja niebieskiego shotguna mam. Co ja w ogóle gadam? Tylko wiadomo, to nie jest taki mój ulubiony. Na pewno musimy zmienić samochód teraz. Tylko pytanie, gdzie taki samochód tutaj będziemy mogli jeszcze znaleźć? Bo jemu już raczej dużo nie zostało. No właśnie. Okej. Okay. Wow, wow, wow. Dawaj, chodź tu. Okej, okay, mamy to. Samochód też jest. Tam coś jest niebieskiego. Jest SE... Nie, to nie jest SMCik. W sumie tu mamy to. Nie wiem, czy to nie będzie lepsze. Chociaż dobra, na razie weźmy tak. I przez chwilę myślałem, żeby wsiąść i prowadzić tamto, nie? Co ja w ogóle robię? Co ciekawe, tutaj mamy dwa... O, w sumie już jednego gościa z dwoma medalami i ten jeszcze nie jest zabrany. Kolejny, gdzie pojedziemy? Pojedziemy na zimowy biom. 70. Okej, okay, dobra, mamy to. Dobra, szukamy kolejnego zawodnika. Może jakaś pompka by tu jeszcze była lepsza gdzieś, tak myślę. Oho, tam gościu wiedział o mnie. Nie patrzy na mnie. Dobra, wyskakuję na niego. Okej, okay, mamy to, mamy. Tam ktoś leci. O, żeś ty, widzowie, łapka w górę tutaj. Łapka w górę za to. Dobra, ale to będzie dobre. Uwaga, bom. No, nie wytrzymam. No, widzowie, przyznajcie. To było dobre. To naprawdę było dobre. Patrzcie, on miał wszystko złote. Bierzemy plecak, bo on się nam może bardziej przydać na później. Bo pytanie, gdzie mój samochód? On powinien pojechać tam, dobra. Ej, ale to był mocny frak, to był mocny frak. Okej, okay, jakaś pompa. No, bo tamten miał wszystko złote, niepotrzebnie. W zupełności niepotrzebnie. Musimy wymienić samochód, jeszcze raz. Ten pistolet jest mega mocny. Okej, okay, ktoś tu do mnie strzela, ale ja na razie to ja sobie muszę wymienić samochód, sorry, byku. Okej, okay, mamy świeżuteńki samochód. Wyskakuje. Przeładujmy sobie wszystko, jest. I w sumie możemy cofnąć się na tego gościa, który tutaj do nas strzelał. Tylko pytanie, gdzie on był? Dobra, on już chyba sobie stąd poszedł. A, tam patrzycie, jak jest gościu wybudowany z medalem, okej. Okay. Tak, i będzie do mnie strzelał stamtąd. Ej, a w sumie jakby się pokusić, żeby tam wyjechał? Ej, ten gościu chce mnie rozwalić, nie? Ej, ten gościu cały czas... Oj, nie, ja tam wyjeżdżam. Przegrałeś sobie tym, co zrobiłeś. Mam nadzieję, że on nie będzie miał tu cały czas na muszce. Wyjeżdżaj, Rafa. Okej, patrzcie na to. Weź wychyl. Dobra, wskakujemy tu. Wyjedźmy sobie na górę, dokładnie tędy. Wow, 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 tylko czy ja tu dam radę wyjechać? O nie, dobra, spadłem, no niestety. Mamy dwa medale. Musimy tu być szybciej niż ten gość. No, on niestety gdzieś już chyba przeleciał. Ej, tutaj ktoś wychodzi. Okej, okay, 120, 71, mamy to. I mamy tam dwa medale. Ej, coś niebieskiego? Auk. Poinka, no chyba będzie lepszy. Zabieram auga. Ej, w sumie... No nie wiedziałem, że tak można. No nieźle to wygląda, ale tak szczerze to powinien zjechać chyba, nie? Coś tutaj zbugowałem. No wygląda na to... Wygląda na to, że tam już gościu zajął sobie górkę. I jeden gościu w ogóle wyrzucił medalion, co ciekawe. No nie, zlatuj. Ty, on zleciał. Niestety, ale musimy jechać w tą stronę. Okej, okay, weźmy sobie tutaj, stańmy. Dawać tą strefę już. Ten samochód to jest niezły. No, jeśli chodzi o strefę, no nie wygląda ona zbytnio ciekawie. Aha, i ona jeszcze wraca, więc dobrze, że nie zeszliśmy niżej. Bo tu będzie problem z powrotem, w sensie byłby problem. Ale tak, to jest już luzik. Okej, przejedźmy sobie tutaj. Nie wiem, gdzie jest ten drugi. Ty, jak się chłop dobudował w ogóle, to jest jakiś... To jest jakiś, nie wiem. Aha, on mnie sobie teraz zaznaczył. Okej. 200 IQ. On jest obity. Trochę przypadkowo sobie zszedłem na dół. Dobra, dojało. Co on zrobił? Ej, w ogóle, co ten gościu zrobił? Mamy to, chłop wjechał na tyrolce do strefy. Chyba trochę spanikował. Także widzowie, losowy Spider-Man zaliczony.